go podłączysz, stopniowo uzupełnisz. Co powiesz na eksperyment z hematogramatami? Warto się temu przyjrzeć. Przyjemnej podróży. Pana trzymaj i nie puszczaj. Pana trzymaj i nie puszczaj. Ci moc niedostępną dla większości śmiertelników. Ale nie zapominaj, że jesteś teraz członkiem Bridges. Mamy w swoich szeregach ekspertów w najróżniejszych dziedzinach, którzy zawsze chętnie udzielą ci pomocy. Jesteśmy do twojej dyspozycji. Wystarczy, że dasz nam znać. Rozumiesz? Dobrze.
Sam, tu Hartman. Łączy nas nie tylko przyjaźń, ale i Dooms. Odkąd wiemy, czym jest plaża, to w niej szukamy źródła naszej przypadłości. Dawniej kwestią życia pozagrobowego zajmowały się tylko religia i filozofia. Ale kiedy dowiedzieliśmy się o istnieniu plaży, śmierć stała się bardziej namacalna, mniej tajemnicza. Wkrótce żywi nauczyli się wędrować ścieżkami ze światów, a umarli, wynurzeni, zaczęli się budzić. A potem przyszło Dooms, a wraz z nim lawina teorii lekarzy i psychologów spragnionych rozwiązania najnowszej zagadki ludzkości. Symptomy podzielono na konkretne kategorie i stadia. Ale repatrianci wymykają się wszelkim kategoriom. Zasługują na własną klasyfikację. Naukowcy, których spotkałeś do tej pory, pewnie wychodzili z siebie, żeby móc cię zbadać. Ciekawe, czego się dowiedzieli. Uważaj sam. Łącznik zaraz będzie miał wstrząs. Bez danych z niego twój odradek nie będzie reagował na wynurzony, więc będziesz musiał uważać.
Udaj się do kwatery, żeby przywrócić mu sprawność. Jesteś tym kurierem? Człowiekiem, który ma odwalić robotę oddziału? Sam jeden masz załatwić całą sprawę. Ładunek jest w świetnym stanie. Nie będę udawał. To spore osiągnięcie.
Więc chcesz nas wprowadzić w nową epokę chiralną? Tak. Pasuje? Jasne, proszę bardzo. Czekaliśmy na to całą wieczność. Skąd to wziąłeś? Też takiego mam. Skąd go wytrzasnąłeś? A kto ci dał kapsułę? Igor, z utylizacji zło. Mój młodszy brat. Czyli co? Tak po prostu ci ją dał? Dlaczego? Byłem z nim, pod koniec. Przenosiliśmy ciało. Zrobiło się gorąco. Pełno wynurzonych. Jeden z nich go złapał. Igor kazał mi wziąć kapsułę. Ach, tak. To jak to z tobą jest? Przeżyłeś taką katastrofę po to, żeby dalej robić to samo? Okej. Najwyraźniej za długo to już trwało. Dobrze dbaj o tego ludzika. Jest częścią ekspedycji, częścią ciebie. W porządku. Będzie lepiej, jak weźmiesz to ze sobą. Nikomu nie przyda się bardziej niż tobie. Udało ci się. Węzeł portowy jest znów w sieci. Ta społeczność stała się członkiem UCA, a jej dane częścią naszej wspólnej wiedzy. Z czasem, dzięki drukarkom chiralnym, będą mogli budować statki. I pewnego dnia znów zapanujemy na wodach. A wszystko to dzięki tobie. Choć to, co podąża twoim śladem, nie zawsze jest dobre. Każde nowe miasto w UCA to atrakcyjny cel dla terrorystów. Musimy pogodzić się z tym niebezpieczeństwem i przejść naprzód za wszelką cenę. Reszta Ameryki czeka, Sam. Czeka, aż zrobisz ten pierwszy krok i przyłączysz ją do sieci chiralnej. Wiem, że do nich trafisz. Musisz nas zjednoczyć. Dzięki. Kolejne miasto w UCA. Mam rację? Chcesz się przeprawić przez jezioro i iść dalej na zachód? No. Masz łódź? Nie. Już od wielu lat. Terroryści zebrali wszystko, co unosi się na wodzie. Jedyna łódź należy do prywaciarza. Prywaciarza? Niech zgadnę. Fragile Express? Zgadza się. Już z nim gadałem. Mają załadować łódź częścią zapasów od ciebie. Ludziom w węźle jeziornym wyjdą gały, jak zobaczą kogoś w porcie. Rzadko ich odwiedzają. Pójdź do portu, gdy będziesz gotowy. Tuż przy centrum dystrybucji. Spokojnie. W portowym nigdy nie pada. Zanim wyruszysz, odsapnij sobie w kwaterze.
Dzień dobry, Sam. Pobieranie krwi zakończone. Dziękujemy za hojny dar. Są wszędzie, nawet w kosmosie. Już niedługo stąd wyjdziesz. Jak tylko to się skończy, zabiorę cię dokąd zechcesz. Przed Państwem Higgs, boska cząstka obecna we wszystkim, co istnieje. A, więc to ty go w to wszystko wciągnęłaś. Zniszczona, ale nie pokonana. Prezydent USA zamieniona w proch. O, a teraz córeczka ma zająć miejsce mamusi. To się nie uda. Ona nie nadaje się do polityki. Ale bez obaw, znajdę ją. Przy mnie będzie naprawdę bezpieczna. Widzisz, zacząłem wreszcie rozumieć istotę wdarcia śmierci. Ależ wy, ludzie, mało wiecie. Weźmy tę dziewczynę. Nie jest jak jajty. Nie cierpi na dooms. Ma nieco bardziej globalną wizję zniszczenia. Jest czynnikiem zagłady.
Ciężko budować więzi, kiedy nie można podać sobie rąk. Na szczęście mam mocną więź z zaświatami. Ty nic nie wskórasz. Za to ja mogę sięgnąć wszędzie. Do tego świata, do tamtego i do naszego słodkiego anioła śmierci. Jesteś daniem dnia. Wystarczy jedna mała rozpróżnia i nic po nas nie zostanie. Co ty na to? Nie męczy cię już ta charówka? Czy nie na to czekałeś cały ten czas? Na koniec gry. Uważaj, Sam. Według naszych danych szacunkowych... Pojedyncza rozpróżnia zmiotłaby węzeł portowy z powierzchni Ziemi. Wystarczy jeden wydłużony, któremu pozwoli się zbliżyć do cywil. Nie można do tego dopuścić. Musisz się pozbyć tego wydłużonego. Sam, straciłeś za dużo krwi i masz początki anemii. Przeprowadź transfuzję krwi albo odpocznij przed dostawą.
nie do wiary. Coś niesamowitego. Po raz pierwszy w historii człowiek pokonał wynurzonego. Pewnie nie dokonałbyś tego, gdybyś nie był repatriantem. Kontakt z twoimi płynami ustrojowymi nie tylko nie wywołuje rozpróżni, ale na tej samej zasadzie, na której plaża odrzuca twoje K, twoja krew przegania wynurzonych z tego świata i przenosi ich z powrotem na drugą stronę. Dałeś nam wszystkim nadzieję. Może nie jesteśmy skazani na zagładę. Możesz być z siebie dumny. Amelie czeka na ciebie na zachodzie. Twoja łódź jest gotowa do rejsu. Zanieś te zapasy do węzła jeziornego. Dopiero się rozkręcamy.